Class Helios to dość świeży produkt na rynku ciągników rolniczych małej mocy. Jego wygląd i gabaryty przyciągają na długo wzrok obserwatora i przyznam szczerze, że jest to ciągnik, który przypadł mi bardzo do gustu. Jednostka napędowa Iveco o pojemności 3,2 litra potrafi wygenerować do 78 koni przy 2300 obrotach na minutę, a maksymalny moment obrotowy wynoszący 330 Nm jest już osiągalny przy 1250 obrotach na minutę. Różne warianty skrzyni pozwalają na dobre dopasowanie do naszych potrzeb. Zaczynając od najprostszej skrzyni 12 biegów do przodu i 12 do tyłu z rewersem mechanicznym, a skończywszy na 24 biegach do przodu i 24 do tyłu z rewersem elektrohydraulicznym i dwoma półbiegami pod obciążeniem. Napęd WOM może pracować w zależności od wyposażenia w takich prędkościach jak 540, 540 eko i 1000 obrotów na minutę załączanych mechanicznie lub elektrohydraulicznie. Do dyspozycji mamy również pompę hydrauliczną o wydajności 59 litrów na minutę, która zasila podnośnik o udźwigu 3200 kg. Masa własna ciągnika to niespełna 3200 kg bez obciążników. Natomiast z pełnym pakietem obciążników ciągnik osiąga masę ponad 3600 kg. Jak wyglądają drzwi w praktyce? Zapraszam do wysłuchania opinii. Ciągnik nabyliśmy w miesiącu lipcu ubiegłego roku. Do tej pory przypracowaliśmy 300 nim motogodzin. Kupiliśmy go w przedsiębiorstwie Calchem. Wraz z ładowaczem i osprzętem kosztował 198 tysięcy brutto. Jedną z największych cech tego ciągnika chyba jest ekonomia, gdyż na zbiorniku 70-litrowym w mieszanych pracach można przepracować około 30 motogodzin, co daje poniżej 3 litrów na jedną motogodzinę. Tym, że ciągnik nie pracował jeszcze z pługiem, tylko w maszynach towarzyszących takich jak brona talerzowa, Bomet 315, agregat uprawowy Bomet 420, do tego kosiarka Samaszowska 185. Ciągnik jest w zasadzie w wyposażeniu standardowym. Dodatkowo co zakupiliśmy, to szybka skrzynia 40, dodatkowo jeszcze była pneumatyka, gdyż w standardzie nie posiada. Opony w standardzie są w rozmiarze 420, a u nas ciągnik pracuje dużo na użytkach zielonych na podmokłym terenie, tak zdecydowaliśmy się na opony tyłu 540, a przód 320 R24, co daje bardzo niski nacisk na centymetr kwadratowy i sam ciągnik praktycznie może pracować na terenie bardzo podmokłym, nawet jeżeli powierzchownie jest lekko wody, daje sobie z powodzeniem radę w pracach i nie żnie kolejin, ani nie zostawia po sobie śladów. Ciągnik jest doposażony jeszcze w ładowacz firmy Class. Jest to model FL60 o nominalnej mocy 1200, a maksymalnej 1600 kg. Bardzo wydajna hidraulika w ciągniku z tym ładowaczem sprawia, że ciągnik bardzo dobrze komponuje się w pracach z ładowaczem czołowym. Osprzęt, jaki zakupiliśmy z tym ładowaczem, jest to krokodyl 140 cm producenta Warfama. Do tego dochodzi jeszcze łyżka do materiałów sypkich szerokości 2,40 m, chwytak do balotów, no i paleciak z przystosowaniem do załadunku balotów. Głównym elementem wpływającym na zakup tego ciągnika była jego wysokość, gdyż ten ciągnik ma 2,38 m tak zwanego wzrostu. Tak jak wspominałem wcześniej, największym plusem tego ciągnika jest zużycie paliwa, a poza tym jeszcze jest bardzo dobra skrętność. No dodatkowo jeszcze wiadomo, wydajna hidraulika, komfortowa kabina, cichutko, miło się pracuje, także jest ok. Odnośnie minusów, trudno mi cokolwiek powiedzieć o tym ciągniku, jakie są jego minusy, ponieważ go krótko użytkuję. Co mogę powiedzieć? Dużym minusem jest jego cena, prawda? W porównaniu z konkurencją nie plasuje się zbyt dobrze w stosunku co do ceny, dlatego duży uśmiech do dealerów Klasa, róbcie większe rabaty.